ze specjalną dedykacją dla pani Marzenny Syty, tym razem od Emilii. 7 sztuk wyzwolonych to podstawa wykształcenia w okresie późnej starożytności oraz średniowiecza. Owe 7 sztuk dzielone było na dwie mniejsze grupy, trivium i quadrivium. Kanwą tego podziału było monumentalne encyklopedyczne dzieło Marka Terencjusza Warona zatytułowane 9 ksiąg naukowych. Termin pochodzi od Marcjanusa Kapeli, który w V wieku stworzył podręcznik wszystkich wykładanych w szkole nauk, składający się z 7 ksiąg i nazwał je 7 sztukami wyzwolonymi. Cassiodor w XVI wieku w swoich Institutiones dostosował podręcznik Kapeli na użytek Kościoła. W średniowieczu uzyskanie tytułu magistra 7 sztuk wyzwolonych stanowiło podstawę do dalszych studiów uniwersyteckich na kierunkach prawa, medycyny lub teologii.